dni tygodnia po hebrajsku. Yemei HaShavua ba'Ivrit. Yemei HaShavua. Tutaj widzimy samogłoski, jak to przeczytać. Yemei HaShavua. Shavua to jest tydzień. Yom, dzień. Yamim, dni. A to jest taka konstrukcja w liczbie mnogiej połączonej z innym rzeczownikiem. Yemei HaShavua. Niedziela to jest Yom Rishon. Yom Rishon, dzień pierwszy, albo Yom Alef. Alef jest to liczba numer jeden w języku hebrajskim, oprócz tego, że jest literą. Yom Sheni, czyli dzień drugi, taka jest nazwa po hebrajsku, czyli poniedziałek, albo Yom Bet, ale częściej zdecydowanie Yom Sheni. Yom Shlishi, dzień trzeci, albo Yom Gimel, czyli Gimel to jest 3, Bet to jest 2, Alef to 1 i to jest wtorek oczywiście. Yom Revi'i, dzień czwarty, czyli środa. Yom Dalet, Dalet to jest liczba 4 i zarazem literka Dalet. Yom Chamishi, dzień piąty, albo Yom Hei. Hei to jest 5 po hebrajsku. Yom Shishi, dzień szósty, a więc piątek. Yom Waf. Waf to jest 6. I wreszcie, tak jak wszystkie dni tygodnia mają, wszystkie 6 dni tygodnia mają nazwy właśnie takie, dzień pierwszy, dzień drugi, trzeci i tak dalej, to jedynym dniem wyodrębnionym jest Yom Szabat albo po prostu Szabat. I jeśli w języku tym biblijnym jest to dzień święty, to oczywiście w języku potocznym jest to po prostu Szabat, tak? Taka nazwa. I taki żart. Wiemy o tym, że jest taka piosenka i że w ogóle generalnie wszyscy mówią, że nienawidzą poniedziałków, tak? Everybody hates me, mówi Monday. Znacie tą piosenkę na pewno. To w Izraelu tak się ma rzecz z niedzielą, bo to jest dzień pierwszy tygodnia, kiedy ludzie idą do pracy, a więc to jest to przeniesienie. Sof Shavua po hebrajsku to weekend. Tak mówimy. Sof Shavua, dosłownie koniec tygodnia. Sof, koniec, Shavua, tydzień. I tutaj mamy taką ilustrację, która pokazuje 7 dni stworzenia. Jak wiemy w Biblii, te dni tygodnia również występują i właśnie nazwy tych dni tygodnia pochodzą z Biblii. Jak widzicie, w pierwszym dniu Bóg stwarza światło, ale dopiero w dniu Rewii, czyli czwartym, tak? A więc już wiemy, że to jest środa, stworzone jest słońce i księżyc. I taki się przypomina mi taki żart, anegdota, kiedy uczniowie przychodzą do rabina i mówią, które światło jest ważniejsze, czy światło słońca, czy światło księżyca. A na to rabin odpowiada, co za głupie pytanie. Przecież księżyc świeci w nocy, tak? A w nocy światło jest potrzebne. A komu potrzebne jest światło w dzień? Oczywiście w mistycznym znaczeniu, takim religijnym, tłumaczy się, że tu nie chodzi o takie zwykłe światło, ale że w tym czasie właśnie świadomość została stworzona, jakby byty duchowe. Tak? Światło jest tutaj synonimem świadomości i życia, życia duchowego. A więc mamy tutaj znowu, możemy sobie powtórzyć nazwy dni tygodnia. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i. Yom Chamishi, Yom Shishi, Shabbat. I tutaj mamy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Tak to się zaczyna. I tutaj widzicie, kończy się tak jakby, jest jakby 6 zwrotek, bo jest 6 dni stworzenia, stąd grecka nazwa heksameron. Tak się to w biblijnej analizie używa takiego wyrażenia, egzegezie Biblii. I każda z tych zwrotek, bo pierwszy dzień stworzenia, drugi dzień to są zwrotki i każda zwrotka kończy się takim refrenem. Vayechi erev, vayechi voker yom echad, czyli był wieczór, był poranek, dzień, tutaj jest dzień jeden. W Piśmie Świętym i w ogóle też w kalendarzu żydowskim dzień zaczyna się od wieczoru. Czyli jeśli na przykład jest wieczór czwartkowy, to już jest piątek, tak? Czyli dzień szósty, Yom Shishi. Ja tutaj podkreśliłem te właśnie te refreny, czyli tutaj mamy Vayechi Erev,
To jest taki wyjątek, ponieważ w Piśmie Świętym, chociaż tak jak powiedziałem, dni tygodnia biorą nazwę z Pisma Świętego, to jednak tutaj jest taki wyjątek, że nie jest dzień pierwszy, tylko jest dzień jeden. I tutaj oczywiście mędrcy żydowscy różnie to tłumaczą. Jedno z tłumaczeń, jakie w tej chwili pamiętam, jest takie, że to był ten jeden dzień, kiedy Bóg był sam, kiedy jeszcze nie było innych stworzeń. Tak? On dopiero wtedy powołał, w tym dniu stworzył inne istoty. No i tutaj mamy Rosz. Ja wyodrębniłem tutaj ze słowa Bereshit, czyli na początku, bo Reshit to jest początek. To słowo Rosz, które oznacza głowa, tak, głowę, bo głowa w języku hebrajskim oznacza też początek wszystkiego. I widzieliśmy tutaj wcześniej, zobaczcie, Rishon, tutaj też jest słowo Rosz, głowa, tak, pierwszy, czyli Rishon, a więc głowa zawsze się kojarzy z początkiem w języku hebrajskim. Teraz mamy Vayechi Erev, Vayechi Voker Yom Sheni, czyli i był wieczór, i był poranek, dzień drugi. Potem Vayechi Erev, Vayechi Voker Yom Shlishi, i był wieczór, i był poranek, dzień trzeci. Vayechi Erev, tu wcześniej, Vayechi Erev, nie podkreśliłem, Vayechi Voker Yom Revi'i. I był wieczór, Erev, i był poranek, Voker, dzień czwarty. I tutaj dalszy ciąg tego rozdziału, znów podkreślone, tu się powtarza Revi'i, tak? Vayechi Voker Yom Revi'i, znów niepodkreślone, tak? I Vayechi Erev, Vayechi Voker Yom Hamishi, czyli był wieczór, Erev, Vayechi i był Voker, poranek, Yom Hamishi, dzień piąty. I wreszcie Vayechi Erev, Vayechi Voker Yom Hashishi. I był wieczór i był poranek, dzień szósty. Tutaj przed słowem szósty, Shishi, jest określnik. Ha tutaj oznacza tutaj tak jak w języku angielskim de, tak? W niektórych językach są rodzajniki, bo one też decydują, czy to jest rodzaj męski, żeński. W hebrajskim, podobnie jak w angielskim, to jest niepoprawne nazywać to rodzajnikiem, to jest określnik. On mówi, że to jest ten konkretny dzień szósty, tak? I teraz chciałem przejść do takich kontrowersji w tłumaczeniu. Otóż tutaj zacytowałem ten dłuższy fragment, pierwszy, drugi, trzeci werset z Biblii Tysiąclecia, katolickie wydanie, ale werset drugi konkretnie porównuje tutaj Biblia Warszawska i Biblia Gdańska, więc protestanckie wydania. Wszyscy mówią tutaj, że Bóg odpoczął dnia siódmego po swoim trudzie, tak? Ale nie ma tam ani słowa trud w oryginale, ani słowa odpoczął. Ja tutaj jeszcze podałem na dole słowo szwita. Szwita jest to słowo współczesne, ale oparte na rdzeniu Shin Bet Taf, czyli na tym samym rdzeniu, na którym jest zbudowane słowo Shabbat. Szwita oznacza strajk we współczesnym języku. Dlaczego? Ponieważ Shabbat nie oznacza odpoczywać, ale wstrzymywać się od pracy. Tak? I teraz zobaczcie. Werset drugi, tego drugiego rozdziału. Vayechal i ukończył, doprowadził do końca Elohim, Bóg, Bayom w dniu Haszewi i siódmym, Melachto, swoją pracę, Melacha to jest praca, Asher, którą Asa wykonał, Vaishbot i zaprzestał, Bayom w dniu Haszewi i siódmym, Mikol od całej, Melachto, po prostu to jest taka konstrukcja gramatyczna hebrajska, po prostu zakończył całą swoją pracę, jakby wstrzymał się, o tak gdybyśmy dosłownie chcieli tłumaczyć, wstrzymał się w dniu siódmym od całej swojej pracy, Asher Asa, jaką uczynił. I kolejny werset, Vayevarech i błogosławił Elohim, Bóg, et yom, dzień, kogo co dzień, yom, Haszewi i siódmy, Vaik Kadesz i uświęcił oto jego, ki, ponieważ w nim, szawat, wstrzymał się Mikol od całej melachto swojej pracy, Asher, którą bara stworzył Elohim, Bóg, la asot, żeby, dla uczynienia, żeby coś uczynić. Czyli Bóg stworzył tą pracę, tak? Bo ponieważ melacha to jest taka bardziej praca intelektualna. I to tyle dzisiaj. Także Todaraba, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam.